Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej rajcowie podnieśli stawki za wodę i ścieki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Druk numer 37221-2017. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo z materiałami na sesję. Wraz z projektem otrzymaliście Państwo wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Czy jest wola odczytywania istnienia do projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały opiniowały Komisję Budżetu i Finansów oraz Gospodarki i Rozwoju Miasta. Proszę Panie Przewodniczący, Pana Wiceprzewodniczącego, Pana Gminy. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię. Dziękuję. Komisja Gospodarki również pozytywną opinię. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Pana projektu uchwały? Proszę bardzo, Panie Krzysztofie. Na ostatniej stronie mamy tutaj aktualny stan faktyczny i prawny. I tutaj jest mowa o tym, że ja może przeczytam, że burmistrz zobowiązany jest sprawdzić, czy plan i taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. I Rada Miejska podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku. I ani na Komisji Gospodarki nie dostaliśmy takiego zatwierdzenia od burmistrza, bo tylko są pieczątki tutaj pana kierownika Marka Klimackiego. Czy takie zatwierdzenie, bo to wynika z ustawy, czy takie zatwierdzenie taryfowe pan burmistrz podpisał? Zaakceptował te taryfy i przedłożył Państwu do akceptacji. Państwo jako radni jesteście władni do tego, żeby te taryfy przyjąć lub odrzucić. Ale jeśli ja nie widzę, że jest zatwierdzenie przez burmistrza, no to mogę domniemać, że takiego zatwierdzenia nie ma. Chciałem zobaczyć taki dokument. Proszę nie mieć takiego, nie mieć takiej wątpliwości, ponieważ zostało to zatwierdzone, a to, co Pan otrzymał tutaj w tym momencie do głosowania, stanowi najwyższej jakości dokument, na którym ma się nie pochylić. Teraz. Dzisiaj. Dobrze, ja dalej nie mam tego zatwierdzenia. No ja panu zatwierdzam. Mówię. Słownie. No, słownie. Czyli pan nie zatwierdzi. Podpisując. Nie, panie burmistrzu, bo to jest ważna rzecz. To nie jest kwestia słów i nie słów. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś no zatwierdzi coś słownie. Otrzymaliśmy informację, że pan to zatwierdził pisemnie. No więc czy moglibyśmy taki dokument zobaczyć? Zatwierdzam stawki i podpis burmistrza Emilian Bera, tak? Emilian Bera, burmistrz Jagoda zatwierdził te stawki, a dzisiaj to, co jest niezbędne do procedowania podczas sesji Rady Miejskiej, otrzymaliście Państwo w materiałach na sesję. Znaczy, dlaczego tak się odnosimy, panie burmistrzu? Dlatego, że poprzednie, jak przeglądam sobie poprzednie nasze projekty uchwał, to za poprzedniego burmistrza mieliśmy, powiedzmy, na pierwszej stronie, że burmistrz urbański, a to urbański, zatwierdza stawki. I chciałbym tutaj jednak, chciałbym się oprzeć na dokumencie, nie na pana słownych interpretacjach. Co za problem przynieść, przedstawić radę ten dokument? Skoro ustawa mówi, pan zatwierdza. Ja rozumiem, że zatwierdza pan pisemnie, tak? Składa pan podpis, zatwierdzam. Dziękuję burmistrzu. No to co za kłopot pokazać radzie? Pan musi to zatwierdzić i sprawdzić. No to proszę państwa, nie tyle chodzi o zatwierdzenie, tylko tutaj jest wyraźnie napisane, że burmistrz nie tylko zatwierdza, ale jeszcze sprawdza i weryfikuje, czy te dane, które mamy, no są zgodne z prawem. Jeszcze raz powtarzam, są zgodne z prawdą i nie ma żadnych problemów, żebyście Państwo dzisiaj procedowali nad tym, co zostało dostarczone z magistratu. Resztę bardzo proszę, żeby był zupełnie pan Jacek Baszczyk. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, pan burmistrz zaakceptował taryfy zgodnie z rozporządzeniem, które mówi dokładnie, wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawdza, czy taryfy i plan został
opracowany zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w opracowaniu, zgodnie z przepisami. I takie działania podejmuje. W naszym druku daliśmy dodatkowo, że burmistrz jeszcze to akceptuje. Ustawodawca nie narzucił takiego obowiązku, ale my w naszych drukach przedłożyliśmy burmistrzowi, burmistrz to zaakceptował i dlatego państwu przedłożył to do procedowania. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie w związku z sytuacją, która miała miejsce pod koniec roku, czyli takimi no, dosyć dla nas tajemniczymi, ale rozmowami prowadzonymi pomiędzy gminą Jawor a gminą Łacinka w sprawie tych taryf za dostawę wody. No jakoś to się ułożyło za tamten rok, teraz jesteśmy, weszliśmy może powiedzieć 17 rok, znowu problem się może powtórzyć. I chciałem zapytać pana burmistrza, jeżeli te taryfy były przygotowane, bo mamy dwie grupy odbiorców, zarówno na dostawę wody, jak i odbiór śmieciów, gdzie są ci te podmioty portowe, bo współpracujemy z gminami ościennymi, one korzystają z naszych usług i teraz pytanie, do której grupy te podmioty, a jest ich trzy i na pewno te pobory i zrzuty tych nieczystości no, są znaczne, gdzie są po prostu one wyliczone, do której grupy obecnie? Zgodnie z ustawą przygotowujemy taryfę dla mieszkańców oraz pozostałych podmiotów na terenie gminy. I to jest przedmiotem tutaj przyjęcia przez Radę Miasta. Jeśli chodzi o ceny hurtowe, to jest nasza kalkulacja na podstawie kosztów i te stawki przedkładamy jako ceny hurtowe dla innych podmiotów, tutaj konkretnie dla gminy. Jesteśmy w trakcie opracowania, planujemy do końca miesiąca takie stawki opracować i przedstawić je gminom, które korzystają z poboru wody od prowadzenia ścieków. Ja może dopowiem tak, że no ja rozumiem, że to jest na bazie takiej umowy cywilnoprawnej z każdą gminą indywidualnie, bo one ma różne pobory, różnie jest zlokalizowana. No niektóra infrastruktura jest położona właśnie na jej terenie. Może to też rzutować na cenę no, negocjowaną. Tylko tak naprawdę teraz przyjmujemy stawki dla Jawora, ale tutaj podejrzewam, w tej naszej kalkulacji wielostronicowej, która została nam przedłożona, również są koszty obsługi tych gmin. Te koszty, no ale też nie ma dochodów. I jakie uzyskujemy po prostu przychody z tytułu no, obsługi tych podmiotów? Jeśli chodzi o określenie taryf i stawek, to brane są tylko koszty na terenie miasta Jawora. Nie są brane koszty obsługi gminy ościennej. W związku z tym ta taryfa jest całkiem inna. Dzisiaj do określenia taryfy przyjmujemy koszty obsługi na terenie miasta. Czyli rozumiem, że tutaj nie ma w przychodach w ogóle ujętego tego przychodu, który gmina będzie miała po zawarciu umów z tak zwanej sprzedaży hurtowej. Jest to wyłączone z taryfy. Tak, rozumiem. Ale jeżeli tak naprawdę mówimy o kosztach, które my ponosimy, jeżeli chodzi o obsługę, prawda, tutaj dostarczenie wody i tak dalej, no to przecież do tych przychodów, które tutaj mamy, dojdzie jeszcze ten przychód związany ze sprzedażą hurtową. Tak, czyli ten przychód się zwiększy. Z tego, co patrzyłem w poprzednim roku, bo tam wtedy były jeszcze podane te hurty, no to jest niemały przychód, proszę Państwa, bo jest około 980 tysięcy w zeszłym roku. 700 coś za wodę było, a 200, znaczy przepraszam, 200 coś za wodę, a ze ścieki było 700 coś tysięcy. Mówię o zeszłorocznym, bo ja się opieram na tym, co było w zeszłym roku. Bo w ogóle, proszę Państwa, tutaj nie ma w ogóle przychodów ze sprzedaży hurtowej. Przychodów. A to uważam również jest też istotne. Dlaczego jest istotne? No bo to przecież, żeby nie było, bo tak, ja to rozumiem w ten sposób. Trudno jest rozgraniczyć koszty, które ponosi gmina na mieszkańca i sprzedaż hurtową. Przecież to ci sami ludzie pracują, prawda, obsługując mieszkańca, obsługując gminę ościenną. Więc, żeby nie było takiej sytuacji, że tutaj na razie mamy główne koszty, ponoszą mieszkańcy, to jest Jawora, tutaj mówię w tym momencie. Natomiast tak naprawdę, proszę Państwa, przecież nie da, Panie Naczelniku, rozgraniczyć w ten sposób, że 1 MW jest energii zużywanej, idzie na przykład na załóżmy obsługę hurtową, a powiedzmy 10 MW na jawę. Tego się nie da rozgraniczyć. Więc rozumiem, że te koszty, które tu mam podane, są i na sprzedaż detaliczną, i na sprzedaż dla tej grupy drugiej, i na sprzedaż hurtową. Natomiast musimy mieć też świadomość, proszę Państwa, że mniej więcej do tych przychodów jeszcze dojdą nam przychody ze sprzedaży hurtowej, których tutaj nie ma w ogóle ujętych.
Troszkę szkoda, że nie ma ujętych. Ja wiem, że my w tej chwili nie decydujemy o sprzedaży portowej, ponieważ to jest umowa cywilnoprawna między burmistrzem, gminą, prawda, a tymi podmiotami jak Męcinka, prawda, Paszowice i Ściwoju, bo tam sprzedajemy wodę i ścieki, odbieramy. Natomiast no, troszkę szkoda z braku tu informacji, ile w zeszłym roku żeśmy mieli przychodów, no bo to jednak zwiększa nasze przychody. I to znacznie. Powiedziałem Państwu, w zeszłym roku tak mniej więcej z tych kalkulacji chodziło, że to jest około 1 000 000 zł, 980 tysięcy z tego, co policzyłem. Bo to jest znaczny koszt. Znaczny przychód, przepraszam. Bo my w tej chwili podwyższamy cenę za metr sześcienny wody dla mieszkańców. Natomiast argumentując to, jednak zwiększeniem tutaj amortyzacji i tak dalej, ta amortyzacja też jest znacznie zwężona, to jeszcze jest inne pytanie. Zwiększona to jest inne pytanie. Mówimy, że rosną koszty. No więc dlatego zwiększamy pobór, zwiększamy opłatę za wodę. Natomiast ja tutaj zaobserwowałem, że no aż tak znacznie te koszty nie wzrosły i przychód mamy jednak dużo większy. Tak mówię praktycznie, prawda, który będziemy mieli. Bo cały, proszę Państwa, problem polega na tym, czy musimy aż o tyle zwiększać opłaty za wodę. Teraz będę miał Panie Przewodniczącego pozwolić, jak się skończą pytania, wniosek formalny tak przed głosowaniem, ale to za momencik. Dlatego ja mówię, takie mam swoje własne uwagi. Natomiast druga moja uwaga to jest taka, proszę Państwa, że tutaj nastąpił wzrost znaczny w amortyzacji. Tutaj za poprzedni rok, z tego co ja widzę, w roku 2016 było 165 tysięcy, a teraz mamy aż 228. Skąd wynika taki wzrost? Bo tam jest z tego, co pan mówi, to jest amortyzacja. Panie Jacku, już pan odpowiemy na te pytania. Teraz pani tutaj Wiesława wszystko powie. To troszeczkę inaczej wygląda. My do określenia taryfy bierzemy koszty na terenie miasta. Co innego są ceny hurtowe, gdzie bierzemy koszty dla odbiorców hurtowych. Jeśli chodzi o to, dlaczego amortyzacja jest większa, teraz powie pani Wiesława, to też wynika z tego, że przejęliśmy sieci w ulicy Wrocławskiej. Poprzednia taryfa faktycznie miała sprzedaż hurtową. A w tej chwili taryfę nam przygotowała firma profesjonalna, to jest firma Kancelaria Prawna. I pan, który to opracowywał, jest doradcą Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. I uznał, że sprzedaż hurtowa musi być wyłączona z taryfy, nie może być dołączona do wniosku taryfowego, że tak to ma wyglądać. Także biorąc pod uwagę ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, sprzedaż hurtowa jest wyłączona. Do zakupu wody lub prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowe kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie będących w jego posiadaniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Odnośnie podziału alokacji na hurt, ona została dokonana na podstawie przepisów sprzedaży. Czyli tak jak poprzednie lata było tym samym kluczem dzielone, więc i teraz to samo, czyli ta część, która jest przypisana do sprzedaży hurtowej, jest ustalona na podstawie takiej samej alokacji. Odnośnie zwiększenia amortyzacji, to przejęliśmy ulicę Wrocławską i sieć z rynku, tak? Co? Dlatego ta amortyzacja wzrosła. A jeżeli chodzi o sam wzrost wody dla gospodarstw domowych, to nie jest duży wzrost, bo to jest w granicach 30 groszy. Wody i ścieków łącznie. W porównaniu do poprzedniego to było 36 groszy netto, czyli to nie jest duży wzrost. To znaczy, wie Pani, czy jest duży, czy nie, to jest kwestia umowna. Natomiast to ktoś powie, jak ma tam, bo to jest za metr sześcienny. No tak, ale musimy też tak na rzeczy funkcjonować jako referent. Ja rozumiem. Nie można kosztów zmniejszyć, dlatego że tak ma być, to niewygodne, no nie. A ile to będzie na jedną osobę, na jedną rodzinę? Na jedną metrze to jest 30 groszy netto. Czyli na rodzinę czteroosobową, myślimy, że to wyjdzie 3 zł. Miesięcznie. Na rodzinę czteroosobową. No nie, przez to jest.
Szanowni Państwo, musicie Państwo wiedzieć, że stawki taryf za popieranie wody, odprowadzanie ścieków w Jaworze są w stosunku do innych miast są prawie najniższe. I oczywiście Złotoryja, taryfa, która była za rok 2016, to woda była na poziomie 3,63, ścieki 5,68. Jeśli chodzi o Zgorzelec, woda 4,09, ścieki 4,84. Bolesławiec na podobnym poziomie. Także te ceny są zdecydowanie w innych miastach ościennych są wyższe niż te, które Państwu proponujemy w nowych taryfach. Dziękuję. Znaczy ja bym chciał złożyć panie Przewodniczący wniosek formalny. Czy ja mogę prosić o tutaj. Ja mam proszę Państwa tutaj troszkę inne wyliczenie takie wyliczenie. Od razu mówię, jakie są wyliczenia. Pierwsze wyliczenie, proszę Państwa, to jest coś takiego, no zgodziliśmy się, że 22 groszy, co uważam, że jest dużą kwotą. Podwyższamy 1 metr sześcienny. Jeżeli jeszcze dołożymy 0,9, bo to jest podwyżka za ścieki, to otrzymujemy 30 groszy na metr sześcienny dla jednej osoby. Znaczy, 1 metr sześcienny. Ja mówię, proszę Państwa, o rodzinie. Państwo mówiliście o tej czteroosobowej rodzinie, proszę Państwa. Ja mówię, na swojej rodzinie bazuje, przeważnie zakłada się, że miesięcznie zużywa czteroosobowa rodzina od 3 do 5 metrów sześciennych, czyli moja rodzina zużywa około 4 metry sześcienne na miesiąc. Na osobę. To jest na miesiąc na osobę. Jeżeli teraz pomnożymy to razy 4, bo są 4 osoby, jak damy, że koszt miesięczny, proszę Państwa, wychodzi 4,80. Jak pomnożymy razy 12, to koszt roczny wynosi już 57 zł. Jak doliczymy 8% podatku VAT, bo mieszkaniec płaci podatek VAT, nie płaci podatek, nie płaci netto, to otrzymujemy około 62 zł rocznie. Proszę Państwa, ja wiem, że ktoś powie, czy to jest mało, czy to jest dużo. To jest sama podwyżka. To nie jest opłata za wodę. Tyle będzie musiała przeciętna rodzina zapłacić więcej za wodę. Jeżeli będziemy 6-osobową rodzinę, no to wychodzi już 93. Mówię o tych rodzinach, które naprawdę mają, no nie przelewa im się. Ja wiem, że my możemy powiedzieć dla nas, czy to jest dużo, czy to jest mało. Prawda? Ja uważam, że to jest dużo. Może im nie stać, ale my nie uchwalamy dla siebie tylko dla ludzi. Teraz druga informacja. Poproszę tutaj, proszę Państwa, pokusiłem się też o to, może troszkę niżej. W ciągu ostatnich 6 lat, jak zmienialiśmy ceny wody? Zwrócić aż od 2011 do 2017. To są podane ceny wody. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, od 2015 podwyższyliśmy aż 3 razy. Jeżeli ktoś powie mniej więcej 20 groszy, to wychodzi nie, proszę Państwa, 5% czy tam 2%, tylko to wychodzi prawie 20%. W ciągu 3 lat. Ja rozumiem, że koszty wzrosły. Jeżeli teraz mam prośbę o... To zobaczcie, jak podnosimy cenę wody. Bo my musimy patrzeć całościowo, prawda? Na wykres. Poprosimy o następną stronę. I teraz, proszę Państwa, ja będę wnioskował o jedną rzecz. To jest wniosek formalny. Ponieważ według Głównego Rządu Statystycznego Narodowego Banku Polskiego przewidywana inflacja w tym roku ma wynosić około 2,5%, to ja bym wnioskował, zróbmy, ja nie proszę Państwa, teraz mówię, my jako radni opozycji Porozumienia Prawicy rozumiemy wzrost kosztów, rozumiemy potrzeby inwestycyjne. To nie jest tak, że my jesteśmy na nie, jak to było w poprzedniej kadencji. My jesteśmy na tak, tylko teraz tak. Trzeba, jak rozmawiałem jeszcze z burmistrzem poprzednim, a propos poprzedniej kadencji, to burmistrz powiedział w ten sposób, że oprócz kalkulacji trzeba wziąć pod uwagę jeszcze no, czynnik ludzki. Nie za dużo podnosić, no żeby tego ludzie źle nie odebrali. Bo to nam się źle odbije. Dlaczego? Bo jeżeli my podniesiemy za dużo cenę wody, to po prostu część przestanie nam płacić. I zamiast zysku będziemy mieli jeszcze spadek. Trzeba naprawdę to wyważyć. Według Głównego Urzędu Statystycznego przewidywana inflacja 2,5%. Ja chcę, proponuję w imieniu moich radnych, żeby podwyższyć o 3%, nawet nie 2,5%. Bo 10 groszy to jest 3%. Obecna, ja mówię tak, zostawmy ścieki, bo jesteśmy na tym, żeby ścieki podwyższyć o 9%, o 9 groszy, bo to jest około 2%. 2 przecinek coś. Podwyżka to jest około 6,7%. Tyle wychodzi. 3% to jest 10 groszy. Czy to jest dużo? Tutaj mam, proszę Państwa, wyliczone zrobię. Według danych podanych przez referat, przy zrzucie wody metra sześciennych na rok, to już troszkę uprościłem. Jeżeli mamy cenę
3,34, a podniesiemy na 3,23, to różnica, którą my tak jakby stracimy, wynosi 88 tysięcy. Tyle mniej uzyskamy do przychodu. Czy to jest tak dużo? A jednak uważam, że o połowę obniżamy. Czy nas na to nie stać? Bo chodzi też, proszę Państwa, że poszedł system, sygnał do społeczeństwa, że nie tak, że my, jak jakiś problem, to sięgamy do kieszeni jabłka. Prawda? Więc podwyższmy tylko o nieco więcej wskaźnik inflacji. Gdzie, dlaczego, proszę Państwa, też jeszcze mówię o tych kurcie, o tym kurcie? Bo, proszę Państwa, prawda jest taka, że w zeszłym roku, z tego co mamy podane w zeszłym roku, my z hurtu, z sprzedaży hurtowej, to też przecież jest nasz przychód, uzyskamy przecież około 1 miliona złotych. Ja mam nadzieję, że uda się wynegocjować burmistrzowi, wiadomo, jak najwyższe stawki, to daje woda korzystne, no wiadomo, że gminy będą zabiegały jak najniższe. Ja rozumiem, że cena hurtowa jest niższa, prawda, no bo to normalne, niż cena jednostkowa, ale ja myślę, że jeżeli nawet byśmy wynegocjowali stawki z zeszłego roku, i ja nie przez przypadek o tym mówię, bo ja wiem, że to się nie musi znaleźć w projekcie uchwały, bo my uchwalamy dla mieszkańców, tylko dla gminy. Bo my nie mamy takiej kompetencji, żeby tam gminę uchwalić. Ale my musimy też mieć świadomość, że te przychody ze sprzedaży kurtowej zasilą budżet gminy. Prawda? Czyli te pieniądze nie wyparują. One są liczone jako nasz przychód. Więc mam wniosek formalny, panie przewodniczący, żeby zmienić projekt uchwały i żeby podwyższyć cenę wody, bo cenę ścieków zostawiamy. Ja mówię, już jestem za tym, żeby, to nie jest tak, że my jesteśmy przeciw. Żeby zmienić podwyżkę ceny wody z 21 groszy na 10 groszy. Zmniejszą nam się przychody o 88 263 zł, tak mniej więcej. No i uważam, że jest to dosyć rozsądna propozycja. Wtedy będzie nam łatwo mieszkańcom wytłumaczyć, bo wiadomo, nas jako radni będą mieszkańcy pytali, dlaczego żeście podwyższyli o tyle. Ja powiem, proszę Państwa, inflacja, wzrost cen energii, wzrost kosztów, wzrost płac. Inflacja, no wiadomo, 2%, 2,5%, niektórzy podają 3%, no myśmy zwiększyli o 3%. To ja mieszkańcom wytłumaczę. Natomiast o 21 groszy to jest dużo. Takie jest moje zdanie. Także, panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o zmianę kwoty podwyżki wody. Kwota podwyżki ścieku została bez zmian, 9 groszy. Natomiast kwota podwyżki wody proponuję, żeby była na 10 groszy. Uważam, proszę Państwa, że na tym budżet za dużo nie straci. Natomiast my na pewno, no, będziemy mogli ze spokojnym sumieniem zagłosować za. Bo my też mamy świadomość wykonywanych remontów, obsługi tej sieci, moich kosztów. No ja myślę, że tutaj ten element ludzki będzie miał też swoje znaczenie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie radny, szanowni państwo, zacznę od takiego elementu, że właściwie nie znam jeszcze takiej osoby. W historii świata była taka osoba, która zamieniała wodę w wino i rozmnażała, ale w tym wypadku nie znam osoby, która spowodowałaby, że nie ma opłat w ogóle za wodę. Więc zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że mamy koszty utrzymania całego systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Jawora i to jest jak gdyby fakt, z którym na dzień dobry trzeba się zapoznać. Po pierwsze, sam wniosek radnego Wieczorka jest niezgodny z prawem. On w żaden sposób nie powinien być poddany pod głosowanie. A dlaczego? Ja nie chcę wnikać, jak to wyglądało, jak wyglądały pana relacje z poprzednim burmistrzem, w jaki sposób pan ustalał te stawki, ale jeśli ustalał je pan w taki sposób, w jaki pan powiedział, to one na pewno nie do końca były zgodne z prawem i z procedurą. To znaczy, że sama stawka, musicie państwo wiedzieć, w żaden sposób nie wynika z chcieństwa burmistrza. Ani radny, ani burmistrz nie może dzisiaj zaproponować, że skoro mamy konkretną stawkę, to może dajmy 3,50, może 4,20. Absolutnie nie. Tu oczywiście zaraz do państwa dyspozycji są fachowcy, którzy przedstawią dokładnie państwu, jak wygląda konkretnie wyliczenie stawki, z czego to wynika. Ale na pewno nie wynika z takiego chcieństwa, że może podnieśmy o 5 groszy, a może o 7.
Wiadomo, że każda podwyżka nie jest mile widziana przez mieszkańców, przez nikogo, ale jeśli już je robić, no to trzeba też powiedzieć dlaczego. Szanowni Państwo, po pierwsze, ta podwyżka jest mniejsza od podwyżki zeszłorocznej, to też trzeba na wejściu zauważyć. I tak naprawdę związana jest z obecnym stanem też infrastruktury, co wpływa na wyliczenie całej stawki wody w Jaworze. Ona i tak zostaje na najniższym poziomie w całym regionie, ponieważ wszystkie gminy mają wyższe te stawki, ale nie dlatego, że tam są źli gospodarze, nie dlatego, że oni chcą źle dla swoich mieszkańców. Po prostu dlatego, że ten czynnik społeczny być może nie jest równoważny czynnikowi wyborczemu, czyli nie równa się z elektoratem, z pozyskiwaniem głosów wyborczych, bo tym zainteresowany jest burmistrz, radni, tak, żeby pochlebić swoim wyborcom, żeby te stawki były jak najniższe. Mówimy o pewnej realności. O tym, że obecnie cała gospodarka wodno-ściekowa w mieście i sprzęt, którym dysponuje Wodkan, mówiąc chyba tak najbardziej delikatnie, to jest jakaś kpina i żart. Ale oczywiście to jest dorobek, na którym pan Klimecki dorobił się podczas ostatnich lat, dzięki fantastycznym najniższym stawkom, które nie gwarantowały w żaden sposób utrzymania, dlatego że był pobrany pod uwagę czynnik społeczny. Czyli czynnik no taki, który ja też jestem zainteresowany, bo jeśli ta stawka będzie najniższa w regionie, no to przecież mieszkańcy jasne, że powiedzą, burmistrz no to jest wspaniały człowiek, ponieważ ta stawka jest najniższa. No ale czy ona jest miarodajna, czy ona odpowiada temu, co się dzieje w ogóle w ramach gospodarki wodno-ściekowej? Absolutnie nie. I dzisiaj tak naprawdę te podwyżki, które tutaj są zaproponowane, one są zaproponowane na absolutnie minimalnym poziomie. Po pierwsze, z czego one wynikają? I to może zaraz potwierdzić w pracownicy Wodkanu. One nie wynikają ze słów burmistrza, ponieważ to są konkretne wyliczenia, które spowodują, że Wodkan, nasz zakład wodno-kanalizacyjny, który jest w ramach struktury urzędu, będzie mógł normalnie świadczyć usługi na podstawowym poziomie. A proszę pamiętać, że dostarczenie wody i odbiór ścieków to są podstawowe zadania gminy Jawor. To nie jest żaden luksus, to nie jest coś ekstra fajnego. Naszym, waszym, państwa obowiązkiem jest dostarczenie tej wody i odbiór ścieków. Ileż było interpelacji, ileż było wniosków z państwa strony a propos do referatu generalnie Wodkanu o wymianę rury na Wojska Polskiego, o inne awarie wodno-kanalizacyjne, o wymianę przyłączy. To są konkretne efekty, o których można rozmawiać też, jak mieszkańcom poprawia się jakość wody. To są konkretne przykłady, które pan Marek Klimecki może wymienić. To są również awarie, które są związane z tym, że fekalia nie zalewają domów. Mam na myśli Narutowicza chociażby. Więc szanowni Państwo, z jednej strony możemy mówić o takiej oto sytuacji, że te stawki utrzymywać na najniższym poziomie. One oczywiście nie będą wynikały z konkretnych wyliczeń. Natomiast bardziej z naszego chcieństwa, co uważam dzisiaj już jest niezgodne z procedurą i na to zwracają uwagę fachowcy. Dlatego też w celu wyliczenia tych stawek wystąpiliśmy do kancelarii, do osoby, która fachowo zajmuje się tymi stawkami. Państwo też możecie oczywiście skierować pytania do tej osoby, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości. Ale na pewno to nie wynika z jakichś prywatnych wyliczeń moich, burmistrza i patrzenia przez czynnik społeczny. Uważam, że jeśli chodzi o cały system wodno-kanalizacyjny, czas kończyć, chciałoby się powiedzieć, z takim podejściem chałupniczym, robotniczym. Wszystkie gminy podobnej wielkości jak Jawor dawno poszły do przodu, zostały założone spółki, w ramach których funkcjonuje sprzęt, funkcjonują pracownicy, którzy naprawdę zdolni są w szybkim tempie poprzez wiele lat na bazie uzbieranego sprzętu usuwać te wszystkie awarie. Dlatego też to wyliczenie, które prezentuję, ono wynika z konkretnych wyliczeń i tutaj może pani też przedstawić, państwo mogą przedstawić, jak to generalnie wynika. I myślę, że jestem przekonany, że ta podwyżka jest na najmniejszym z możliwych poziomów w takiej trudności. Mieszkańcy chcą mieć świadczone usługi, a my jako gmina musimy to zapewniać i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby utrzymywać te koszty na niezmienionym poziomie, nie widząc inflacji, nie widząc
widząc wzrostu cen paliwa, etc., wszystkiego tego, co jest związane. A przed nami jeszcze niebawem będziemy o tym rozmawiać, kolejne inwestycje, które będą związane w ogóle z całym systemem wodno-kanalizacyjnym w mieście. Dlatego też bardzo proszę, żeby rzetelnie, realnie popatrzeć na te stawki, a nie pod względem tego, jak to się będzie przekładało, czy się w ogóle będzie przekładało na sytuację w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czy ten wniosek ma być głosowany, czy nie, to jest wniosek formalny, no to tak myślę, że nie Pan decyduje, tylko Przewodniczący. Natomiast ja złożyłem wniosek formalny, proszę Państwa, i go podtrzymuję. Od razu mówię, że kalkulacje, z tego co zrozumiałem w poprzednim roku, przecież do kalkulacji nie wchodzą inwestycje. Czy wchodzą inwestycje? No remonty, ale to nie jest inwestycja. Oddzielmy dwie różne rzeczy. Co innego remont, co innego inwestycje. Wchodzą awaryjne naprawy, wchodzą ewentualnie remonty, nie wchodzą inwestycje. I teraz proszę Państwa, będę się upierał, dlatego Panie Burmistrzu, Pan mówi, że to zrobiła jakaś firma, co wykalkulowała. Dziwię się, bo w ciągu 3 lat podnosimy o 60 groszy. W zeszłym roku była ogromna podwyżka. To jest duża podwyżka, 60 groszy. No pół złotego, prawda? Proszę Państwa, to jest, ja jako radny również dbam o interes gminy jako całości, ale też myślę, że powinien dbać o interes mieszkańców. Ja uważam, że 88 tysięcy nie jest dużą kwotą i teraz w Pana rękach jest to, żeby tak wynegocjować sprzedaż hurtową, żeby nawet z nawiązką pokryć te 88 tysięcy. Bo najłatwiej jest powiedzieć, proszę Państwa, sięgnijmy do kieszeni podatnika i zatkajmy dziurę. A najtrudniej jest tak to wszystko wymyśleć, tak to wszystko zaprogramować, zaprojektować, przemyśleć, żeby no, nie odbyło się to zbyt wielkim kosztem dla mieszkańców. Ja widziałem te rozliczenia, no powiem szczerze, no przyjemnie do wiadomości, na podstawie tych rozliczeń zresztą zastanawiałem się, jak mniej więcej tutaj mieszkańcom użyć. Państwo przytaczacie, że we Wrocławiu 6 zł, że gdzieś tam, bo tam mam te tabelki. Proszę Państwa, no tak, ale mamy swoją wodę i ja uważam, że zawsze mieliśmy tanią wodę i że ta woda zawsze jest, była i jest dobrej jakości. No i ja mówię, proszę Państwa, no ja nie wiem, czy mamy dzisiaj w ambicji równajmy do najdroższych, prawda? Choć myślę, że taka propozycja, żeby ścieki zostawić, podwyżkę ścieków o 9 groszy, żeby podwyższyć cenę wody o 10 groszy, jest propozycją realną, na którą nas ewentualnie stać. Bo ja nie daję propozycji, która nas, że musielibyśmy dokładać dużo. Ja mówię, na którą nas stać. I naprawdę tutaj poddaję wszystkim radnym pod rozwagę, żeby no jednak wziąć pod uwagę również to, jak Pan mówi, te suche wyliczenia, no wziąć pod uwagę też jeszcze mówię, inne czynniki. A co będzie, Panie Burmistrzu, jak się okaże, że my podniesiemy stawki, gdzie idą płacić? To przecież jeszcze stracimy na tym. I co wtedy Pan powie? Że jeszcze podwyższymy, bo na tych, co płacą, zrzućmy jeszcze większą, jeszcze większy ciężar, niech płacą ci, co mają, tak? Znaczy, co mają więcej pieniędzy, niech płacą. Mi chodzi o to, że jest zagrożenie, że ludzie nie będą płacić, jak przewiniemy, jak zrobimy za dużą podwyżkę. Ludzi trzeba przyzwyczaić. Ludziom trzeba wyjaśnić. Co ja powiem? Przyjdzie do mnie mieszkaniec, powie, panie radny, czemu pan głosował za podwyższeniem ceny wody? Ja mówię, wie pan co, bo we Wrocławiu jest po 6 zł. Tak mu odpowiem? Czy on mnie wyśmieje? No nie podajmy mi takich przykładów. Nie znam kalkulacji Wrocławia. Tak to mówię, przy takim podejściu ja biorę pod uwagę wszystkie ewentualności, panie burmistrzu. I kalkulacje, i możliwości. Bo musimy mieć te dwie strony. Możliwości mieszkańców i kalkulacje cen. Ja uważam, proszę Państwa, że wniosek grupy radnych opozycyjnych jest do zaakceptowania przez Radę, przez budżet. I dlatego, Panie Przewodniczący, podtrzymuję to jako wniosek formalny przed przyjęciem do głosowania uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz, Pan Tomasz, Pani Radny. Ja nie mam
wszystko pozostanę na tym gruncie legalistycznym, czyli mówimy o szanowaniu w tym momencie prawa i tych wyliczeniach. Pana oczywiście propozycja jest możliwa, Szanowni Państwo Radni, natomiast ona oczywiście będzie pokutowała tym, że gmina Jawor będzie musiała udzielić pomocy publicznej i po prostu dotować, dokładać z budżetu do tej stawki, ponieważ ta, która jest zaproponowana, ona jeszcze raz, powiadam, nie wynika z żadnego chcieństwa, tylko wynika z kalkulacji przedstawionej przez Wodkan. I tutaj bardzo bym prosił, aby całokształt prac może przedstawić pan Klimecki. Pani również może przedstawić czynniki, jakie są brane pod uwagę. Być może tych awarii w ogóle nie ma, a ja jestem gdzieś oszukiwany, że one są. To jakbyśmy mogli to ustalić w koniec końców. I jeszcze raz Państwu przypominam, że obecne stawki, które są najniższe w regionie, nadal pozostają w stosunku do ościennych miast. Rozumiem, że trzeba przyzwyczaić mieszkańców, natomiast to, co Pan proponuje, to w takim podejściu równie dobrze możemy powiedzieć, że mieszkańcy zaprzestaną zapłaty czynszu, nie będą płacili za różne zajęcia, no w ogóle odpuszczą udział w życiu publicznym. Na to akurat nie możemy jak gdyby sobie tutaj pozwolić i bardzo bym prosił właśnie o przysięgę pan Tomasz Panasiu. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. To powiedzieć i uściślić, że inwestycje wchodzą w amortyzację stawki. Znaczy po wykonaniu inwestycji w amortyzacji to jest obliczane. Ale tylko w amortyzacji. W amortyzacji, tak. Natomiast remonty bezpośrednio, ale chcę powiedzieć Panie Radny, że procedura ustalania tak naprawdę obliczania wysokości opłaty za wodę jest ściśle wyznaczona i w tej procedurze nie ma miejsca na zmiany takie jak Pan proponuje. To znaczy musiałaby być wcześniej wyliczona stawka i to nie jest tak, że Rada może w każdej chwili ustalić nową cenę. Pani Stasia może dokładnie doprecyzuje, jak to wygląda. A przy takich wątpliwościach ja zapraszam do siebie do wydziału i wtedy my wszystko wytłumaczymy Panu, jak to wygląda od początku do końca. Dziękuję. Zaraz Pani przedstawi te szczegóły, ja tylko chciałbym powiedzieć jedną najważniejszą rzecz z punktu widzenia prawa. Zabronione jest przenoszenie kosztów taryfy na inną taryfę. Czyli jeżeli tutaj jak Pan sugerował, żeby tą taryfę, która została wyliczona na podstawie kosztów, obniżyć, a te koszty przenieść na cenę hurtową, to jest zabronione prawem. Nie można takich rzeczy. Powiedziałem, żeby tą różnicę, nie ma czegoś takiego. My możemy obciążyć podmioty, czyli taryfę hurtową z faktycznie wyliczonych kosztów. To nie jest tak, jak powiedział Pan Burmistrz, że my sobie chcemy i sobie modyfikujemy albo określamy tak, jak byśmy chcieli. Są określone koszty, które wchodzą, pewne zasady wyliczenia i one są podstawą wyliczenia tych taryf. Jeżeli Państwo nie przyjmiecie tej taryfy, to wojewoda może zdecydować, czy Państwa decyzja była poprawna, czy te taryfy zostały poprawnie wyliczone, a jeżeli Państwo chcecie, żeby ta stawka była niższa, tak jak powiedział Pan Burmistrz, to w drodze innej uchwały do pomoc finansowa gminy na tą różnicę stawek. A jeśli chodzi o szczegóły, to Pani Myśli. Koszty, które zostały uwzględnione w kalkulacji, to są koszty faktycznie pomysłowe. Żeby zmienić w tej chwili, tak jak Pan sugeruje, o te 10 groszy, to musielibyśmy zejść z kosztów. Ale te koszty są poniesione i zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu wody my nie możemy zmniejszyć jakichś kosztów, dlatego że ta cena jest akurat za wysoka. Takie koszty są. Przecież to nie inflacja spowodowała, bo w zeszłym roku to co ale nie widzę, zachowaliśmy się w zeszłym roku. Poniesione koszty. Liczono. W każdym roku były inne koszty. Te koszty co roku się kształtują inaczej i nie możemy zmienić kosztów. Te koszty są w ewidencji księgowej. One są, te koszty i my nie mamy wpływu na w tej chwili, żeby je zmienić albo je dodać. To, co nie jest ujęte w taryfie, na przykład gotowość za świadczenie usług. Inne miasta mają taki koszt świadczenia usług. To znaczy, że powiedzmy cały rok mnie nie ma, przychodzę, przyjeżdżam, odkręcam kran i woda leci.
za to się też płaci w innych miastach. Nie ma, jako referat nie mamy też zysku, czyli ten koszt też jest mniejszy. Chodzi mi o cenę wody. To znaczy w zeszłym roku ja mam takie zbiorowe pytanie. 2016 zamknął się pewnym bilansem. Czy myśmy za wodę mieli zysk czy stratę? Proste pytanie. My jako przedsiębiorca. Nie mówię, tylko mówię jako budżet. Nie mamy zysku. Taryfa jest zawsze. Czy była nadwyżka, czy żeśmy musieli dołożyć, prawda? Na pewno nie dokładaliśmy. No to w takim razie skoro nie dokładaliśmy. Ale jest zrobiona na podstawie kosztów, które ponieśliśmy. I te koszty kształtują się właśnie na taką cenę, jaka została przedstawiona w kalkulacji. Bo następna kalkulacja na rok 2017-2018 też będzie ustalona na podstawie faktycznych kosztów. To już ustawodawca zakłada, że my mamy pracować i opracowywać kalkulacje na podstawie kosztów. Ja rozumiem, nie na podstawie jakichś innych ustaw. Tylko my sobie te koszty w pewnym sensie zakładamy. Możemy je założyć. Te koszty były, że są nie podniesione rozniesione i nie możemy zejść. One są stałe, to są wynagrodzenia, to jest energia elektryczna, to są remonty, to są materiały, usuwa, podatki, amortyzacja, to są koszty, które są stałe i one, to są tak zwane koszty bezpośrednie. I my tylko do taryfy bierzemy te koszty bezpośrednie, tak jak wspomniałam, nie bierzemy opłaty za gotowość, która nie bierzemy opłaty za należności nieregularne i ustawodawca też zakłada, że to możemy wrzucić koszty. Należności nieregularne to są niezapłacone zobowiązania odbiorców i pod koniec roku zawsze się robi wydruk tych zobowiązań i powiedzmy ustawodawca zakłada, że do 5% tych niezapłaconych zobowiązań mamy prawo umieścić w taryfie do utrzymania płynności finansowej. To też nie jest u nas brane pod uwagę. Rozumiem, tylko teraz jest taka sytuacja. No to jakie koszty mamy? Nie, już mówię. Te koszty to przecież też są koszty wyliczone na obsługę powiedzmy sprzedaży hurtowej, prawda? No to przecież jak jest ta sprzedaż hurtowa? Jest wyłączona. Nie, mówię o sprzedaży hurtowej. Tak. Powiedział, że to musi być wyłączone. Nie, ja rozumiem. Nie możemy w tej chwili tego zdawać do taryfy. Ja rozumiem, tylko jeżeli mamy sprzedaż. I kalkulacja, która będzie opracowana, która jest w trakcie opracowywania, te koszty są wyłączone. Ja rozumiem, że tak powiedzmy stanowi przepis i tak dalej, że my o tym nie decydujemy, dlatego są wyłączone z uchwały. To ja rozumiem. Natomiast przecież. Tak, dlatego to ja nie mam. Oczywiście. Tylko przecież, jeżeli powiedzmy obsługujemy te gminy, to przecież ponosimy z tego tytułu też koszty. Więc te koszty, które w tej chwili mamy, również będą, powiedzmy, są kosztami, które będą z tytułu sprzedaży kultowej. Ale rozporządzania taryfy bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie koszty taryfowe. A koszty sprzedaży kultowej są wyłączone. Tych kosztów, tych wniosków taryfowych no nie ma. Nie ma. One... z jakich kosztów mamy zejść? Żeby można rozłożyć w czasie dla grupy drugiej, prawda, w ten sposób obniżanie, prawda? Bo ja rozumiem, że woda i powiedzmy... Ale że... to jest właśnie subsydiowanie skośne. Ja wiem, ja wiem. Ustawodawca narzuca, że nie można tego było zrobić od razu, na przykład dołożyć dla gospodarstw domowych 50 groszy. Ten rok akurat sprzyjał ku temu, podwyżka jest mniejsza niż pozostałych latach. Bo nie rozumiem, czemu te koszty tak wzrosły, skoro mówię, inflacja była 2%. Mówię, i to jest. Skąd się biorą te zwiększone koszty? Oczywiście, że zakładaliśmy w tamtym roku na przykład wykonanie 20 przyłączy w ciągu roku, wymiany, a zrobiliśmy ich około 42. Koszt takiego jednego przyłącza, wymiany tego przyłącza, to jest rzędu około 15, 20, 25 tysięcy, bo zależy, gdzie my to robimy. To proszę teraz sobie przeliczyć. I takie rzeczy, które... Jak ja mam powiedzieć potem mieszkańcowi, bo pan mówi, że pan jest za mieszkańcem i obniża, chciałby obniżyć tą cenę. A ja też jestem za mieszkańcem, który przyjdzie do mnie i powie, że on nie ma wody. Bo mu leci bardzo słabo. No, nie może rodzina się wykąpać. I co ja mam powiedzieć? Dzisiaj w tym roku tego nie zrobię?
Ale ja muszę to zrobić. Przyłączamy po 20 i dalej przyłączamy. Muszę mieć pieniądze, materiał, sprzęt. No po prostu tak się tworzą te koszty. Ja nie mówię, że w następnym roku, czy w tym roku 2017-2018 te koszty nie będą mniejsze. Być może tak. Trudno mi jest powiedzieć. Ale są takie roboty, które wynikają w trakcie nieplanowane roboty, które my musimy zrobić. Musimy już w tym roku robić na stacji odwetlenia wody, bo wymienialiśmy tam dwa lata, czy dwa i pół roku temu wymienialiśmy złoże. Takie złoże będzie nas kosztować około 100 tysięcy. I też nasze pieniądze. I to też pójdzie, bo to jest... No. Tylko jak mówię, dochody mamy, proszę Państwa, jednak ja mówię, cały czas się mówię, że przecież można część tych pieniędzy ze sprzedaży hurtowej przeznaczyć na te prace. Nie mówię o kosztach, tylko mówię o przychodach, to jest też przychód, proszę Państwa. Czyli gdzie te pieniądze są księgowane? W wirtualnej strefie? Nie są. One pokrywają tylko koszty. Ale energię pokrywają. No, obsługę, która obsługuje te stacje, która podaje na przykład wodę, no, ja rozumiem. Albo oczyszcza się. Ja rozumiem. Czyli z tego wynika, że koszty, które mamy na sprzedaży hurtowej, równoważą się z przychodami ze sprzedaży hurtowej. O to o jakim negocjacjach mówimy w tej chwili? Bardzo proszę przybliżyć, bo ja rozumiem, ja spotykam się też z mieszkańcami konkretnie, chciałbym porozmawiać na temat tych przyłączy, ale także tych elementów, gdzie Państwo doprowadzaliście wodę. Proszę bliżej nam powiedzieć, jak wyglądało w ostatnich latach właśnie wymiana tych przyłączy. Co to znaczy w ogóle przyłącze nowe? Co to w projekcie zmiany wprowadza dla tego mieszkańca? Ile? Proszę przybliżyć właśnie to, co Państwo robicie, bo być może tu jest też niezrozumienie polegające na tym, że patrzymy na dostarczanie wody jako na ten ostatni element odkręcenia czy odchylenia tego kurka w domu, a przecież na całym dystansie do jest wiele sytuacji, które no, wpływają na to, jakiej jakości jest ta woda. Jakby Pan to mógł przybliżyć, to jest takie pytanie ode mnie, dobrze? To powiem najpierw w definicję, co to jest przyłącze. To jest to przewód łączący budynek od rurociągu głównego. A właściwie to jest przyłącze, które dochodzi do pierwszego zaworu przed wodomierzą dwóch. I tak jak ja mówiłem, te koszty tego przyłącza są różne, bo przyłącza budujemy, wymieniamy w ulicach i to jest najbardziej kosztowna część tego zadania. Ponieważ musimy uzupełnić asfalt, po prostu tutaj ten koszt jest bardzo wysoki. I tak jak mówię, w poprzednich latach no myśmy robili mniej tych przyłączy. Może nie było takiej potrzeby, ale robiliśmy mniej. W tej chwili sieci nam się starzeją. Średnio takie przyłącze, no w tej chwili są inne materiały. Można było wymieniać wcześniej materiałami stalowymi i one korodują, zachodzą, kolmatują i po prostu musimy to wymienić. W tej chwili jak wymieniamy rurociągami PE, pewnie potrwa to, czyli to przyłącze będzie służyć dużo, dużo dłużej. Są budynki, na pewno tutaj radni też odczuwają nieraz gdzieś tam, czy w budynku jednorodzinnym, czy w budynku wielorodzinnym, że sąsiad bierze wodę, a do mnie nie dochodzi, prawda? Piętro niżej. To tak nie powinno być. No, powinny być wymienione w sieci przede wszystkim wewnętrzne i ewentualnie przyłącze wodociągowe. I wtedy automatycznie rozdział oczywiście dobrany jeszcze przyłącze. Ten rozdział wody jest uprawiedliwy. Każdy dostaje tyle wody, ile potrzebuje. I ociśnienie oczywiście odpowiednie. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że nie tylko same przyłącza. My mamy około 70 awarii rocznie na rurociągach wodociągowych. Również na kanalizacji, gdzie robiliśmy wymianę w ulicy Orzeszkowej, gdzie praktycznie
wymieniliśmy całą ulicę, bo nie szło cała góra kanalizacji. Kanalizacja jest zrobiona akurat z rury betonowej, skorodowała i odpadła. Także tutaj też ponieśliśmy ogromny koszt wymiany. I mówię, a sama awaria wodociągowa, no naprawdę to nie jest parę groszy. Mówię, najprostszym zadaniem to jest założenie opaski, ale taka opaska kosztuje na rurociąg już PI 150 i 100 kosztuje ponad 400, ponad 600 zł. I my musimy je mieć. Przy 70 awariach, proszę policzyć, no nie wszystkie mówię robimy opaskami, bo my wymieniamy małe odcinki rurociągu. Także tu się te koszty gromadzą. Tak samo jak i mówiłem wcześniej, na stacjach uzdatniania wody, czy na oczyszczalni. My nie siedzimy i nie patrzymy, żeby tylko woda sobie szła. Tego mieszkańca, którego spotyka pan Wieczorek, ja spotykam
z radnymi w towarzystwie albo który przychodzi w grupie lub sam i mówi o swoich problemach. W przypadku tych przyłączy, zresztą była komisja w gospodarki rozwoju miasta na osiedlu robotniczym, proszę sobie przypomnieć Państwa wnioski, które formułowaliście i na jaką kwotę one opiewają. Wręcz nawet bym powiedział, że nie realizowanie tej podwyżki jest niejako przeciwko tym wnioskom, które były tam zgłoszone przez mieszkańców. To jest pierwsza rzecz. Przyłącza nie były realizowane, ja z chęcią mogę zrobić spotkanie z tymi ludźmi, którzy byli rozpaczeni w związku z tym, że z miasta otrzymywali informację taką, że wszystko działa po stronie miasta w jak najlepszym porządku. To występuje u Państwa problem. No to ludzie zaczęli wymieniać piony we własnych domach. Okazuje się, że woda nadal nie szła w tym nurtem, który powinien być. I okazało się, że po wymianie takiego przyłącza, panie Markur, to są fakty, woda normalnie zaczęła płynąć w tym kranie. I chodzi o to, aby to, co jest do wykonania po stronie miasta, było wykonane. To są konkretne wnioski, to są konkretne przyłączenia do budynków, jeszcze jest namacalne, to można też sprawdzić i zobaczyć. I to są te środki, na które też muszą być tutaj skierowane. Także proszę zwrócić uwagę, że jeżeli rozmawiamy o tych mieszkańcach, no to właśnie z jednej strony jest ten mieszkaniec, który ma ten problem, bo nie ma dostarczanej wody, a miasto musi rozwiązać tę kwestię. I wiele wniosków pochodzi wprost od Państwa i nie ma żadnego problemu, żeby przypomnieć Państwa też interpelacje. Stąd te działania, które są podejmowane przez Wodkan, opierają się o te środki, które są potrzebne do naprawiania tych uchybień. I stąd są, panie radny, te wzrosty, bo pan pyta, skąd to się wzięło. No nie z nieba, nie wiadomo skąd. Proszę konkretnie pan Marek Klimacki panu przedstawi, ile to jest do konkretnych przyłączeń. Co więcej państwu powiem, kiedyś to przytaczałem i wspólnie to będziemy robili. Jest zakład Polena, który mógłby funkcjonować w o wiele większym zakresie, bo o tym rozmawiałem z prezesem tego zakładu. Niestety w ciągu kilku ostatnich lat woda nie była dostarczona do tego zakładu, mimo zapewnień ze strony miasta. Była taka sytuacja trochę niechlubna, niefajna, ponieważ miasto próbowało wykonać jakieś przyłącze, po tym jak odkręcili tą rurę, tam woda w ogóle nie pociekła. No i to jakby obnażyło całą tą sytuację. To zdaję sobie pan sprawę, co to oznacza dla takich magistratów taka sytuacja. Dzisiaj przyłącze będzie wykonywane również ze środków budżetu gminy Jawor do Poleny, tak aby produkcja mogła zostać uruchomiona o kolejne, można powiedzieć, kotły na wodę, tak? Są cztery, z tego co mi wiadomo, jeden z tych czterech funkcjonuje, to są dodatkowe miejsca pracy, to jest dodatkowa też produkcja. To jest jeden tylko oczywiście z takich przykładów. Tych nowych przyłączy będą musiały powstawać w większym zakresie. Państwo sami zauważacie to, że powstają domy jednorodzinne w jakimś tam szczerym polu, gdzie to później do zadań na przykład miasta należy wykonanie drogi, doprowadzenie wody. No, według mnie to się nie bierze też z nieba, to jest z kolei wniosek innych radnych. Więc chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że jeśli popatrzymy globalnie na te wszystkie potrzeby, na te zadania bieżące, które wykonuje Wodkan, to ta podwyżka jest na minimalnym poziomie, jaki tylko mogliśmy zastosować, biorąc pod uwagę te zadania, które są niezbędne do tego, aby ten system funkcjonował. Więc nie mówimy tutaj o sytuacji, że chcemy zarabiać, bo też pan doskonale wie i państwo doskonale wiecie, że na razie nie można zarabiać. Więc no ale tutaj nie będę państwa gdyby pouczał. Pan burmistrz tutaj bardzo dobrze wyjaśnił, skąd się wzięły koszty przy ustalaniu stawek, tak naprawdę wyliczaniu stawki za wodę. Musimy wiedzieć dzisiaj doskonale, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, to tak naprawdę cała procedura jest już za nami. Dzisiaj jesteśmy na samym końcu tej procedury i dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby na tej sali ktoś powiedział, a mi się wydaje, że woda powinna być 10 groszy droższa. A ktoś inny powie, a nie 5 groszy, a według moich obliczeń to 15 groszy. Niestety tak nie jest, bo to się wylicza na to jest cała procedura. I dzisiaj to
Państwo możecie albo przyjąć tą stawkę, albo nie. Nie ma takiej możliwości w ogóle, żebyście Państwo dzisiaj ustalali na zasadzie takiej, że może byśmy coś podnieśli albo opuścili. To jest w ogóle wykluczone w tym instytucie. Dlatego ja na wstępie poprosiłem Pana, żeby Pan skontaktował się z Wydziałem. Jeżeli będzie miał Pan uwagi, to my wszystko Panu pokażemy, jak się stawkę wylicza. Pani Wiesia na tym zębie zjadła już nie pierwszy rok. Generalnie tak to wygląda, że dzisiaj dewagacja czy podnieść 5 czy 10 jest całkowicie bezzasadna, bo my nie mamy takiej możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Takie słowa jeszcze. Chcieliby, żeby przesunąć się troszkę dalej, jeśli chodzi o projekty bardzo ważne. Ja bym chciał takie uwagi, faktycznie, ja też zamiast wliczenia i żołnierzy mówił o tak naprawdę test na stracie, bo mniejszy dochodach jest dla gminy o 80 tysięcy złotych. Tak naprawdę przy tych wydatkach, które tutaj mamy, przy dochodach, bo nie one się finansują, do rekreacji, to jest o 3 milionach, to jest, no lepiej już nie procent, może mniej niż procent. Ja mam taką prośbę, faktycznie podjąć takie starania, aby troszeczkę, bo już tego nie mogę powiedzieć, bo nie mamy pełnych danych, tylko mamy kilka stron tych wyliczeń, ale starać się racjonalnie troszeczkę podchodzić do kosztów, faktycznie renegocjować troszeczkę umowę dostawy z tych mediów, tych usług, które są wykonywane, oraz korzystać troszeczkę z pomocy z gminy przy modernizacji tej sieci, bo mówimy w ramach remontu, żeby nie robić to z własnych środków. Od 2 lat apeluję, tego mi brakuje. No mówię, nie może powiedzieć, że nic nie robimy, bo robimy na wielu odcinkach naraz czasami, ale brakuje mi wsparcia zewnętrznego dla tego procesu i odciążenia tego wydziału, żeby nie wszystko ruszyło z budżetu państwa, z budżetu tej gminy. Podejrzewam, minie nasza kadencja, przyjdą kolejny raz, powiedzą, dopiero my mamy problem, nie? My się tutaj rozmawiamy z wyzwaniami, my trochę się nic nie robimy, bo tak musimy mówić, wygląda się na poprzedniku, czyli na raz i może na wcześniejszy pierwszy. Tak naprawdę, no właśnie, nie można powiedzieć, że też nic się nie robiło do tej pory, jeżeli przyjdziemy rynkowi, rynek już jest zaspokojony, mamy infrastrukturę podziemną już przykrytą teraz nową nawierzchnią, nie będziemy sięgać. Już w sumie ta część, no już nie można powiedzieć, że będziemy narzekać. Może wystąpić awaria, ale już wiemy, że w pewnych sferach rzeczy nie działali. Dlatego proszę tutaj o troszeczkę tak pomocy ze strony Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, aby starać się odciągnąć ten wydział nasz inwestycji i referat w zakresie podejmowanie tych inwestycji ze środków zewnętrznych, jeżeli to będzie mało dotacji, ale próbować, starać się, bo później faktycznie przyjmiemy kolejną zarośnię, bo spotkamy i powiemy, no koszty są widowane, bo tych awarii jest pełno. Jednak trzeba wyeliminować i trzeba podjąć działania, bo wcześniej możemy dać się wylewać, bo zaraz będzie teraz i kolejne swoje problemy. Ale brakuje mi tutaj tej aktywności na tym polu, po prostu szukania środków zewnętrznych w ramach tych remontów. Ja wiem, że na przebudowę na nowej infrastrukturze jest łatwiej, ale w ramach remontów też może być. Udało mi się nawet odcinkowo, jeżeli tylko zaplanować, trening. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie możecie naprawdę zakładać, że gmina Jawor jest bierna w tym zakresie. W zakresie zmieniania sytuacji wodno-kanalizacyjnej w mieście. Jeśli pyta Pan i mówi Pan w ogóle o tym, czy gmina pozyskała środki na system wodno-kanalizacyjny, to tutaj uwaga, tu się nie pomylę i powiem tak jak jest. Gmina Jawor pozyskała projekt na kwotę 86 milionów na system wodno-kanalizacyjny. Ten jeden projekt powoduje, że ta alokacja przekracza chyba wszystkie poprzednie 3 kadencje całej puli środków unijnych, które zostały zebrane, wykonane przez Urząd Miasta. Ale to nie oznacza, że są te dane wprost do porównania, bo mówimy właśnie o gospodarce wodno-ściekowej. Od wielu lat wiemy, że jest ona w bardzo złym stanie, by naprawdę nie powiedzieć fatalnie. Są prowadzone zadania przez pana Klimenckiego od dłuższego czasu. To są remonty uliczek wokół rynku, w samym rynku. Tych potrzeb jest znacznie więcej. Sami Państwo wiecie, jeszcze raz powtórzę, wnioskowaliście o osiedle robotnicze, Księcia Polka. Tam były realne problemy, gdzie ludzie nie mieli wody, gdzie nie mógł Junkers odpalić, aby podgrzać wodę. To są konkretni ludzie, spotkania, nazwiska, które możemy też Państwu podać. I dlatego też muszę Państwu powiedzieć, że te środki kompletnie nie wyczerpują
tych zadań, które są realizowane przez wodkę. One pozwalają nam sukcesywnie, permanentnie dochodzić do jakiegoś stanu sieci, tak aby za kilka lat nie mierzyć się z podstawowymi zadaniami, bo pewne rzeczy możemy sobie odsunąć na później, jeśli chodzi o świadczenie usług. Ale takie jak dostawa wody od mieszczaków, to jest w ogóle poza dyskusją. I z tymi zadaniami musimy absolutnie się zmierzyć i to są olbrzymie dla nas wyzwania. Ja dzisiaj rozumiem te Państwa uwagi, ta dyskusja jest absolutnie potrzebna, dlatego że warto wiedzieć, skąd w ogóle biorą się te stawki, skąd się biorą te wyliczenia, czy one są tylko oparte o jakieś szacunki, czy one są realne i rzetelne. Na sali jest kierownik referatu wodno-kanalizacyjnego, pan Marek Klimecki, który przeprowadza te awarie, który może i odpowiada doskonale, jak to wygląda. Jest pani Wiesia, która pracuje od lat nad tymi stawkami, w tym roku w oparciu o kancelarię prawną, tak aby inne zewnętrzne podmioty też nie miały jakichś pytań, czy te stawki są wyliczane właśnie z głowy, z nieba, czy pan sobie to uznał, czy pan włączał coś, co kompletnie nie mieści się w tej taryfie, czyli czynnik społeczny. Tu w tym wypadku finanse muszą się zgadzać. Jak jest awaria, pan Marek się nie pyta, czy ma to robić, czy nie. On musi zrobić, bo też zakładamy, że pierwszymi osobami no to są radni z konkretnego okręgu, którzy wyzwaniają do pana Marka, czy ta awaria na pewno została wykonana i kiedy będzie ta woda. I tutaj ta gotowość musi być zapewniona. My tylko wskazywaliśmy państwu, że mając na względzie przede wszystkim właśnie mieszkańców naszego miasta, staramy się zapewnić im jak największą jakość dostarczanej tej wody i odbioru ścieków, powodując, że jeśli nawet w tym roku mówimy o podwyżce, jest ona niższa w stosunku do roku poprzedniego. I nie można zamiatać problemu pod dywan, nie można mówić, że nie ma tego problemu, bo czym by to pokutowało? Powiem tylko o jednym przykładzie. Jasne, jeśli nie odbywałyby się wymiana tych przyłączy, bo pan Marek mógłby dalej udawać, że tego problemu nie ma, to znaczy wysyłać pismo do mieszkańca, że generalnie problem jest po jego stronie, pokutowałoby to tym, że znowu mieszkańcy by do nas przychodzili, skarżyliby, że po prostu nie mają wody z miasta. Stąd uważam, że bardziej profesjonalne i rzetelne podejście ze strony miasta jest to, aby zadbać, aby te przyłącza i wiele innych elementów doprowadzających wodę były w jak najlepszym staraniu porządku. Przypomnę tylko o wymianie teraz rury na Wojska Polskiego. To była też propozycja radnych. Na te zadania, żebyśmy mogli pozytywnie odpowiedzieć, na zgłaszane interpelacje, żebyśmy mogli pozytywnie odpowiedzieć, są potrzebne środki. To jest taka podstawowa ekonomia. No i stąd właśnie mamy stawki, mamy cały w ogóle system wodno-kanalizacyjny. A kwestie finansowania samego budżetu miasta, to niedługo będę Państwa o tym informował i będziemy oczywiście rozmawiać, bo przed nami są bardzo duże zadania inwestycyjne i to będę Państwu z całą pewnością przedstawiał. Bardzo dziękuję Państwu za możliwość rozmowy i debaty. Proszę Państwa, ja tak to rozpatrząc rzeczywiście, bo teraz już Państwo podsumowują, no to proszę Państwa, powiem w ten sposób. Ja rozumiem to tak, że w poprzednim roku robiliśmy różne działania, powiedzmy ogólnie. I skutek tych działań wyszło na to, że mieszkańcy muszą teraz no, zapłacić te, powiedzmy, o 21 groszy na godzinę. Ja proszę Państwa, co będzie za rok, gdy referat tutaj wystąpi i powie, proszę Państwa, w tym roku ponieśliśmy takie koszty, że albo złotówkę musimy płacić. I Państwo nie macie nic do gadania. No tak może być, tak. Przedstawicie nam tutaj tą kalkulację. Zrobiliśmy remont tyle przyłącz, tyle wszystkiego. I chodzi mi, proszę Państwa, o to, że jednak robiąc, nawet w tym roku, remonty, trzeba się naprawdę zastanowić, tak jak powiedział tutaj, wspomniał Pan Kowalczyk, czy część tych remontów nie można by było podatkować jako inwestycji i wtedy, powiedzmy, rzeczywiście postarać się o środki zewnętrzne, jak Pan Burmistrz mówi, że się stara i ma być, i wtedy odciążyć wydział z tych kosztów. Bo jednak wydział, robiąc te wszystkie działania, powiedzmy, które generują koszty, musi mieć też na uwadze to, no, żeby jednak mierzyć siły na zamiarę. Ja wiem, że gdybyśmy na przykład chcieli w ciągu roku wszystkie rzeczy zrobić tak, żeby funkcjonowały idealnie, to pewnie musielibyśmy dać 15 zł za wodę. Ja to rozumiem, ale tego nie możemy zrobić, prawda?
No bo to za dużo obciąży mieszkańców, więc na wszystko nas nie stać. Więc ja mam tutaj taką uwagę, że jednak wykonując te wszystkie działania, powinniśmy jednak te koszty kontrolować. I powinniśmy sobie założyć wcześniej, mniej więcej. Zakładamy na przyszły rok taką podwyżkę, no i staramy się tego pilnować, żeby koszty były takie, żeby ta podwyżka na przykład nie wyszła większa niż na przykład te 15 groszy, czy 10 groszy. Bo ja zawsze, proszę Państwa, tutaj patrzę do przodu. My musimy, burmistrz musi tak kontrolować te wydatki, mówię referat, bo ta podwyżka odpowiada za referat, referat tutaj to robi, no żeby nas za rok nie postawić w sytuacji takiej, jak przed chwilą powiedziałem. Podwyższą złotówkę, bo tak stanowią koszty. I Państwo nie macie tego. No tak dzisiaj wychodzi. Nie macie nic do gadania, bo albo przyjmiecie, albo nie przyjmujecie, bo to i tak wynika z kosztów. No, tak się zastanawiam, albo przyjmujemy, albo tak, albo nie, prawda? Także mówię, tutaj trzeba się poza tym zastanowić, wiadomo, że to wszystko, co burmistrz mówi, co mówi referat, na pewno było potrzebne. Natomiast trzeba było to troszeczkę na tym kontrolę. Ja wiem, że łatwo wszystko właśnie przyłączać i tutaj robić, natomiast to niestety wszystko kosztuje. Także ja tutaj myślę, Panie Burmistrzu, że naprawdę to są rzeczy trudne, bo podwyżka każda no nie jest popularna. I dla burmistrza, i dla rady, wiadomo, że to społecznie, no ludzie nie za bardzo, jak zresztą podwyżka już raz mówią, a dlaczego, prawda? No i że nie dobrze, prawda? Że lepiej, że nie, dlaczego, bo zaraz mówią, że na co to idzie. To ja mówię, żeby w związku z tymi kosztami, ja mam taki wniosek, no żeby właśnie tutaj na przyszłość spróbować odciążyć referat właśnie myśląc o pewnych inwestycjach i o pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Bo na razie to niestety wszystkie te działania muszą pokryć mieszkańcy, znaczy koszty działań, prawda? I pokrywamy my z własnej kieszeni. Natomiast może postarać się o jakieś obniżenie tych kosztów. Bo tutaj cały czas jest mowa o kosztach. Z tego wynika, że duże koszty są poprzedniego. Skoro aż musimy podwyższać, ja mówię aż, po 20 groszy. No tak wynikło, prawda? Już musimy to przyjąć, musimy. No ja uważam, że tutaj troszeczkę było wcześniej to za jakoś tak powiedzmy niekontrolowane, bo koszty wyszły, jakie wyszły, no tak wynika. No i tak mówię, to już mówię z przykrością, prawda? Ja mówię, co będzie, gdy zaraz te koszty wyjdą, że złotówkę trzeba nie płacić. I ktoś powie, co było nieuzasadnione, nikt tam tutaj nie odpowie, bo wszystko jest uzasadnione, bo ja mam świadomość, no jednak, że to wszystko jest potrzebne. Tylko mówię, że liczymy na zmianę. Dziękuję na ten burmistrz. Szanowni Państwo, to znaczy tak, są dwie sytuacje. Te, które możemy przewidzieć, na które mamy wpływ, no i te, na które nie mamy wpływu. Jeśli pyta Pan o źródła zewnętrznego finansowania, oczyszczania ścieków, przepompownia, urodzin, tłoczne, właśnie na to zyskujemy pieniądze. Natomiast takie elementy jak awaria nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć zarośnięcia tego przyłącza, bo też nie wiemy, kiedy mieszkaniec nam to zgłosi, kiedy taki problem wystąpi. Też nie do końca jestem w stanie wiedzieć, w którym momencie Państwo zgłoszą interpelację. Proszę zauważyć, że to też wbrew pozorom wygląd, ta podwyżka jest związana właśnie z dbałością o finanse. Pokażę Państwu jeden przykład. W tamtym roku wykonaliśmy wymianę, a nie całym odcinku, ale na połowie na pewno na Wojska Polskiego. Jakby Pan, Panie Marku, mógł tylko przytoczyć z głowy mniej więcej, ile razy Pan interweniował na tej rurze, co oczywiście każda awaria była okupiona konkretnymi środkami, konkretnymi pieniędzmi. Czy mógłby Pan tak z głowy mi tylko powiedzieć, ile razy? Nie pamiętam, ale to jest 6 razy na pewno. Na przełomie ilu lat? Na przełomie tych 5 lat mówimy o... Tu oczywiście proszę, żeby Pan Marek się powołuje na dane z głowy, ale w ciągu 5 lat mówimy o 15 interwencjach. Co oczywiście też da się konkretnie... W ciągu 2 lat było 4, to na pewno. To jest przykład, że w ciągu 2 lat było 4. Oczywiście, mówiąc zupełnie trywialnym językiem wprost, można stawiać na taki typ dziadostwa, tak, że mamy pełną świadomość, że rura jest korodowana, jest w paralelnym stanie, Pan Marek kursuje jak autobus, tak, z awarią, za którą każdą trzeba płacić. Dodatkowo kompletnie jest jeszcze w maliny zostałem wpuszczony,
poprzez te wejścia nielegalne na posesję prywatnego państwa, którzy są w sporze z gminą, bo taki spór odziedziczyłem po swoim poprzednicy. I teraz Państwu pokazuję, że tę sytuację też musicie Państwo mieć wzgląd na to, że w interesie nas wszystkich jest to, aby niby likwidować tego typu sytuacje. To jest wrocławska, która została w tym roku wykonana. To są konkretne zadania, które możemy pokazać, które wiążą się z mieszkańcami. Przecież przy tej wrocławskiej mieszka konkretny z imienia nazwiska człowiek, który był u mnie i powiedział, w związku z tym, że wymieniacie tą niskę wody, chcę mieć przyłącze. I ja takiemu mieszkańcowi nie mogę powiedzieć nie, proszę pana, bo no sorry, nie zrobimy tego, nie będzie pan miał takiego przyłącza, albo tam, gdzie się Junkers nie odpala, nie ma ciepłej wody, no pan nie będzie korzystał. Więc z mojej perspektywy, ufając na tych danych, które są przedstawiane przez Wodkan, uważam, że ta podwyżka przede wszystkim jest rzetelna i coś z niej wynika. Bo po każdym roku my możemy zadać pytanie panu Klimeckiemu, na co pan wydał te pieniądze? Też nie zdefraudował, nie wydał je na wynagrodzenia i tak dalej. To są wszystkie środki, które państwo możecie zajrzeć. I ma pan, panie radny Jacku, rację, że każda podwyżka jest niepopularna. Tylko uważam, że w tym momencie byłoby to nie fair właśnie wobec mieszkańców, nie podnoszenie tej kwoty, udawanie Greka, że problemu nie ma, no bo niech ktoś sobie tam, nowy burmistrz w 19-20 roku zajmie się tym problemem i no tak nie powinniśmy podchodzić. Uważam, że powinniśmy podejść rozważnie i dokonywać tych remontów, prac cyklicznie i to też jest, myślę, że zauważane przez mieszkańców. Dlatego tutaj naprawdę bardzo proszę jako burmistrz o takie spojrzenie przynajmniej rzetelne na te dane, tak? Bo to, czy ktoś ma rację, czy nie, to jest wtórne. Tutaj mówimy o konkretnych wyliczeniach matematycznych i to wiem do tego. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przegłosowania propozycji zmiany w projekcie uchwały. Do sprawy odniósł się również obecny na sesji mieszkaniec miasta. Chciał się nawiązać, już ostatni temat, nawiązać do tych wodociągów, do tych kanalizacji i tak dalej. Proszę Państwa,
tutaj tak mnie to uderzyło, że kosztem działania wodociągów jest, to są koszty ich wynikowe koszty, księgowe koszty. Proszę Państwa, jakbym ja tak działał, to aż działam 30 parę lat jako w biznesie, jakbym ja tak działał, to by mnie po roku nie było. Proszę Państwa, jeżeli do awarii wyjeżdża, to chyba się zgodzicie ze mną, wyjeżdża 10 osób, z tym kierownik, i stoją sobie w cieniu, bo jest gorąco, stoją się oparci. Żałuję, że nie robiłem filmu, bo bym Państwu przedstawił niewiarygodny. 3-4 samochody, koparka, a dwóch wykopie siedzi, reszta jest polityka na wszelkie tematy. Proszę Państwa, ja osobiście tutaj wykonałem przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne. Przyjeżdżam, idę do wodociągu, proszę, mówię, proszę mi to odebrać, bo chciałbym, żeby to było odebrane. Tak, proszę bardzo, jedzie brygadzista. Bez żadnych uprawnień, bez żadnego doświadczenia i on odbiera. Ja mówię, co pan odbiera? A co pan się na tym zna? Pan jest robotnikiem fizycznym i pan nie ma uprawnień do odbioru takich przyłączy. Co zaczął się stawiać? Proszę Państwa, odebrali przyłącze wodociągowe. Właśnie to są te przyłącza, które za 2 lata naprawiali. Zakładał opaskę, to mówił Państwu, nie? Zakłada to przedłużenie do klucza i tak dalej. I okazuje się, że sąsiad przywozi drewno, najeżdża na tą skrzynkę. Ta cała obudowa jest nie teleskopowa, tylko jakiś sztywny pręt, który wbija się, najeżdżając, wbija się właśnie w rurę. I jest fontanna, momentalnie. I oni przyjeżdżają i robią awarię i pan burmistrz musi to zapłacić. Znaczy burmistrz, rada, mieszkańcy muszą za to zapłacić. To są właśnie te fikcyjne koszty, gdzie mówi się, że 15, 20, proszę Państwa, za 15 tysięcy to ja mogę Państwu powiedzieć dzisiaj, każde przeciętne przyłącze ja Państwu wykonam w ciemno za 15 tysięcy z takim zyskiem. To o tym mówimy, chyba nie o tym. Ta instytucja działa bez dochodów, bez zysków. Ona ma tylko i wyłącznie służyć miastu, a ona, jeżeli wie Pan stać na przykład kogo, poprzednia rada zatwierdziła zakup multikara za 450 tysięcy w leasingu, prawdopodobnie jeszcze do dzisiaj spłacacie, za właśnie do wodociągów. To jest malutka wywrotka, za te pieniądze można było kupić 2 duże 10-tonowe samochody. Nikt na to nie patrzy. To są właśnie ukryte. Trzeba teraz ten leasing płacić, bo może był spłacony, ale to są te koszty księgowe, które co miesiąc trzeba podsumować i to wychodzi. I ma to właśnie mówię, ma to wpływ, a tutaj Jacek mówi, to ma wpływ na to, nie trzeba obniżki, tylko trzeba zebrać te koszty, przede wszystkim poddać kontroli firmę wodociągów, poddać kontroli. Tam myślę, że tam nikt nie panuje. Ja widzę sam, samochód jedzie, ciężarowy, ten bus duży, jedzie sobie pod Lidl, pod Tesco. Proszę Państwa, tam nie ma awarii. To jest, ja jadę prywatnie, to ja z własnej kieszeni za to płacę. A jeżeli on jedzie, czy ktoś inny z tych pracowników, to my płacimy za to właśnie w tych stawkach wody. To jest najłatwiejszy temat. Wziąć to, skontrolować, rozpatrzyć, poddać to zupełnej kontroli, takiej monitorować wręcz to, ten temat.